Cześć, nazywam się Mariusz Atamski. Opowiem wam, jak to jest być strażnikiem więziennym. Obecnie moje stanowisko jest to oddziałowy dział ochrony, czyli pełnię służbę na oddziale mieszkalnym, gdzie znajduje się do 65 osadzonych. Dzień pracy zaczynam od odprawy porannej. Zapoznaję się z wydarzeniami, które powstały na oddziale i poleceniami przełożonych. Robię apel, czyli stwierdzam, ile osadzonych jest w celi, czy zgodny jest stan faktyczny ze stanem ewidencyjnym. Do moich obowiązków należy nadzorowanie wydawania posiłków osadzonym, przekazanie osadzonych na spacer, realizowanie telefonów osadzonych, no i jakieś dodatkowe jeszcze obowiązki, które dowódca zmiany zleci. Kontrola osobista osadzonych w pomieszczeniu do tego przeznaczonym. Następnie wchodzę do pomieszczenia, gdzie kontroluję wszystkie rzeczy, czy nie ma przedmiotów niebezpiecznych, niedozwolonych, czy nie zostało coś ukryte przez osadzonego, czyli łóżko, fikoł, szafki. W tych rzeczach mogą się znajdować jakieś przedmioty niedozwolone. Musimy zabezpieczyć 24 godziny na dobę. Są stanowiska 8-godzinne, 12-godzinne. Także ciąg służby musi być zachowany. Na oddziale jest jeden oddziałowy. Osadzonych mamy około 60. Ze wszystkimi sprawami, z problemami wracają się do oddziałowego. Najczęstsze problemy, z jakimi osadzeni przychodzą, to na pewno tak telefon, który realizowany jest zgodnie teraz z kodeksem karnym wykonawczym codziennie po 5 minut. Każdy osadzony ma prawo skorzystać z tego telefonu. Następnie zmiana celi, bo jest niespójność charakterów wśród osadzonych. Fikoł to jest taboret, gad, czyli funkcjonariusz. Lipo, czyli okno. Hasiok, czyli śmieci. Ofrygać, ostrzyc. Odporność na pewno na stres, bo nie oszukujmy się, praca oddziałowego, który jest na pierwszej linii z osadzonym, na pewno daje to duży stres. Na pewno bywają funkcjonariusze, którzy nie odreagowują tego stresu, który jest związany z naszą pracą. Aczkolwiek trzeba znaleźć dobre metody, żeby odstresować się i jednak tą pracę zostawiać za murami, a nie przynosić je poza mury. W swojej pracy nie lubię agresywnych zachowań niektórych osadzonych, bo to my niesiemy im pomoc, a czasami odzwierciedla to się po prostu w przeciwnym kierunku, czyli jest wybuch agresji osadzonych na funkcjonariusza. Żeby dostać się do służby, trzeba mieć minimum średnie wykształcenie. Z wykształcenia jestem pedagogiem. Także na pewno zdobyta wiedza na studiach też dużo pomaga w tej izolacji więziennej z osadzonymi. Trzeba przede wszystkim złożyć CV. Teraz jest nabór centralny także do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej. Po testach sprawnościowych jest rozmowa kwalifikacyjna. Po rozmowie kwalifikacyjnej skierowania na badania, czyli do szpitala MSWiA. Tam, jeśli jesteśmy po rozmowie z psychologami i innymi lekarzami, którzy podbijają nam tą obiegówkę, czekamy na informacje z okręgu czy z aresztu o wpisaniu lub nie wpisaniu na listę kandydatów oczekujących do służby w służbie więziennej. Funkcjonariusz wstępujący w szeregi służby więziennej jest szkolony systematycznie. Pierwsza szkółką, jaką odbywa, to jest po okresie jednego miesiąca. To jest takie wstępne przeszkolenie. Później funkcjonariusz, zmieniając stopień, wyjeżdża na tak zwaną podoficerkę. To szkolenie trwa około 3-3,5 miesiąca. Później następne szkolenie to następny awans, czyli szkolenie chorążackie, później oficerskie. Także tych szkoleń w ciągu służby jest sporo. Zanim doszedłem do tego stanowiska, które teraz obecnie zajmuję, też byłem funkcjonariuszem składu rezerwy, czyli funkcjonariusz składu rezerwy, który jest do dyspozycji dowódcy zmiany. Czyli każda sytuacja nadzwyczajna, która się wydarzy w jednostce, czyli stosowanie środków, czy realizacja planowych konsultacji lekarskich, wszystko to robią ci funkcjonariusze. Także nieraz uczestniczyłem w stosowaniu środków przymusu bezpośredniego.
Jeden przykład, do którego zostaliśmy wezwani, to był osadzony typu N w pawilonie dla niebezpiecznych, który podciął sobie szyję, brzuch, nadgarstki, gdzie był wrogo też nastawiony do funkcjonariuszy. Musieliśmy wkroczyć, dosyć że obezwładnić osadzonego. Młody funkcjonariusz, który przychodzi do służby, może liczyć na kwotę około 2400 na rękę. Górny pułap, zależy to wszystko też od stanowiska, czy to będzie kierownik później, czy dowódca zmiany, czy dyrektor. No są to kwoty dość okazne, bo począwszy od dowódcy, no to około 4-5 tysięcy, później pan dyrektor, nie wiem, 7-8-9 tysięcy, także to są takie kwoty. Funkcjonariusz oprócz uposażenia może liczyć na 13. pensję, dodatek zawczasy, mundurówkę, zryczałtowany równoważnik za dojazd do miejsca pracy i dodatek za brak mieszkania. To są takie bonusy dochodzące do wynagrodzenia funkcjonariusza. Że funkcjonariusz bije osadzonych. To jest jeden z największych mitów, gdzie jednak do takich rzeczy nie dochodzi. No i chyba mitem też jednym z większych, że funkcjonariusz jednak tam nic nie robi, tylko leży. Ilu osadzonych, tyle innych charakterów, także podchodzimy do każdego osadzonego indywidualnie. Nie każdy osadzony będzie chamski w stosunku do funkcjonariusza, bo zdarzają się osadzeni, którzy naprawdę są mili, bardzo fajnie się z nimi współpracuje. Wiadomo, że jest grono osadzonych, którzy chcą z miłą chęcią się zresocjalizować, którzy chcą powrócić do tego społeczeństwa w normalnym toku funkcjonowania, ale niestety no, dużo jest takich osadzonych, którzy wraca w to samo miejsce, ponieważ no, resocjalizacja na niego no, po prostu nie podziałała. Przez okres 6 lat nigdy nie miałem potrzeby interwencji face to face osadzony, który chciałby mnie zaatakować. Jeśli dochodzi do napaści na funkcjonariusza oddziałowego, gdzie funkcjonariusz zostaje sam do przybycia pomocy, jest wyposażony ten funkcjonariusz oddziałowy w środki przymusu, mianowicie w gaz oraz kajdanki. Oczywiście funkcjonariusz też jest dobrze przeszkolony z technik interwencyjnych. Nazywam się Mariusz Adamski i opowiedziałem Wam, jak to jest być strażnikiem więziennym.